Cześć, witajcie. Dzisiaj poskręcam pilarkę Husqvarna model 345. Tu mamy karter z tą już wszystkim znaną misą korbową plastikową. To zostało wszystko wyczyszczone. O dziwo, w tym modelu tutaj nie mamy żadnych przetarć w tych gniazdach łożysk. W tym miejscu, gdzie są podparte łożyska. Także możemy ten karter wykorzystać. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś nieszczelności i problemów. Tutaj tulejki, wszystko wygląda bardzo dobrze. Nie jest wybite, zniszczone. Nieszczelność generował łącznik. O, ten element gumowy. Ale o nim to potem powiem. Zaczynam od tego karteru, bo on jest taki decydujący. Jeśli mamy jakieś widoczne ślady takich przetarć, jakby ktoś wziął pilnik i przetarł nam to tutaj gniazdo łożyska w tej misie korbowej, to już się trzeba zastanowić, no bo jeśli nam coś tutaj wybijało, rysowało, to znaczy, że miało luz. Celowo pokazuję tą stronę od strony sprzęgła, czyli od tej strony, gdzie montujemy prowadnicę, dlatego, że często właśnie z tej strony jest największe obciążenie poprzez czasami zbyt mocno napięty łańcuch tnący przez też tępe łańcuchy, kiedy na siłę dociskamy pilarkę do drzewa, do kłody i próbujemy ciąć. Generujemy bardzo duży nacisk na wał, na którym osadzone jest sprzęgło, bęben sprzęgła i zębatka, która przenosi nam napęd na łańcuch. Dlatego ta strona z reguły zawsze najbardziej jest wyeksploatowana. No i jeśli tutaj coś nam się będzie działo, to właśnie z tej strony. Od strony koła magnesowego generalnie działa nam cały czas ta sama siła, czyli tylko koło magnesowe. Jeśli nie są wyłamane jakieś łopatki na tym kole magnesowym, nie ma jakiegoś bicia, to ta strona zawsze troszeczkę dłużej wytrzymuje. No dobrze, żeby nie przedłużać, będziemy to sobie montować. Tu tylko wam jeszcze pokażę, jak wyglądały stare uszczelniacze. One już na tym wale, przynajmniej jeden od strony właśnie sprzęgła, można było ściągnąć sobie go bez problemu. Widać zapocenia w okolicy wału, czyli po obwodzie tego uszczelniacza tu od strony wału. Ogólnie łożyska nie są w najgorszej kondycji, jeszcze chwilę by pewnie to podziałało, natomiast tu już jakieś nieszczelności mogły występować. Nie wiem, czy wspominałem, będzie to raczej biada remont, czyli takie podstawowe rzeczy, które trzeba wymienić, aby tą pilarkę przywrócić do życia. Porozmawiam z klientem, klient sam doszedł do takiego wniosku, aby nie inwestować bardzo dużo pieniążków w tą pilarkę, bo faktycznie może to nie do końca wszystko chodzi tak, jak powinno i tak długo, jakbyśmy chcieli. Ale jakby nie było, chciał tutaj zrobić ten przegląd, zrobić ten remont taki, żeby to w miarę jakoś mogło pracować. Dlatego też w tym celu tutaj wyczyściłem tłoczek. Tutaj widoczne są ryski, takie dwie malutkie. Nie wiem, czy je będzie widać. Chyba będzie. One są oczywiście przetarte. Nowy pierścień został zamontowany i został wyczyszczony cały cylinder. Tam okno wydechowe, został usunięty nagar. Wewnątrz, na ile to było możliwe, też ten nagar został usunięty. Cylinder przeglądnięty i tutaj też nie ma żadnych, myślę, większych problemów. Nowe łożyska z uszczelniaczami. Widzicie, nie włożymy tego sobie tak, nawet, ale dość ciężko. Tamte można było dużo lżej ściągnąć, także już to łożysko było wyczuwalny ten luz. O kurczę, tu już tego już tak nie wcisnę. Dobrze by było. Nie, tu już trzeba podrzeć te
łożyska i wtedy wsunąć. Tu z racji tego, że występuje uszczelniacz, to trzeba uważać z tym podgrzewaniem, żeby nie uszkodzić tego uszczelniacza. Myślę, że można takie łożysko dać do worka foliowego, wsadzić do wrzątku na przykład i w ten sposób sobie zaczekać chwilkę i nasunąć na ten wał. Tu z tej strony to samo, to akurat nie udało się to wsunąć. To też może świadczyć o tym, że ten wał już lekko gdzieś tu jest rozbity i przez to też to łożysko troszeczkę łatwiej nam było tu umieścić. Ja tutaj muszę sobie to nagrzać, tak jak wam powiedziałem, delikatnie i osadzić to łożysko. Ok, łożyska zamontowane, tutaj nie było problemu, żeby to łożysko po nagrzaniu tutaj wcisnąć bez użycia żadnych narzędzi i mamy teraz wał z łożyskami, z korbowodem gotowy do osadzenia tutaj w tej misie korbowej. Pierwszy taki montaż. Wiadomo, że oleju tutaj nie będzie, tu jest sucho. Żeby nie narazić tych elementów na od razu jakieś większe przeciążenia, dobrze jest sobie takie rzeczy przesmarować. Troszeczkę oleju. Tak, żeby ten element tutaj przesmarować, zabezpieczyć. Teraz tak, osadzamy sobie taki wał w karterze, w tej misie korbowej. Ta część z tym stożkiem to jest strona koła magnesowego, ta strona to jest strona sprzęgła, ta strona, która napędza nam też łańcuch. Łożysko igiełkowe. Albo wymieniamy, jeśli ma jakiś luz, no albo jeśli jest w stanie dobrym, to możemy zostawić. Łożysko igiełkowe zakładamy tutaj, tłoczek zakładamy strzałką, jeśli ta strzałka jest zauważalna, widzicie ją, to jest kierunek wydechu. Drugi punkt, który nam podpowiada, jak ten tłok ma być ułożony, to jest zamek pierścienia i pin ustalający, czyli w stronę sącą kierujemy się tym rozcięciem pierścienia i tym pinem. Tu akurat nie widzimy, że te lekkie ryski powstały od strony sący, czyli coś musiało wpaść nam do silnika. Ok, montujemy sobie taki tłoczek. Dosuwamy stworzeń tłokowy maksymalnie do końca i tutaj przychodzi zabezpieczenie, które musimy sobie założyć. To zabezpieczenie w ten sposób wygląda. Nie wiem, czy to będzie na tej czarnej rękawiczce widać. Jeśli mamy nowy cylinder, nowy tłok, nowy stworzeń tłokowy, to w zestawie też będą nowe zabezpieczenia. Jeśli mamy to wszystko tutaj zabezpieczone, lekko przysmarowujemy tłoczek, zakładamy cylinder. To jest strona wydechowa, to jest strona sąca. Zanim jednak przystąpimy do montażu cylindra, dobrze jest sobie zamontować tutaj, poskładać ten łącznik. Dobrze jest sobie ten łącznik przeglądnąć, jak również dobrze jest go sobie założyć od razu na cylinder, dlatego że potem będzie nam tutaj ciężko. O, przez to jest taka ścianka, przez którą ciężko będzie nam się wyrobić z tym łącznikiem i potem będziecie sobie dalej ten cylinder odkręcać, a trzeba pamiętać, że osadzamy cylinder na paście uszczelniającej, nie ma tu uszczelki. Podobnie jak w 350, jedna część jest sklejona na paście, a druga część już jest na uszczelce. Czyli między cylindrem a podstawą cylindra jest uszczelka. Tutaj tego nie ma, tu przykręcamy bezpośrednio cały cylinder do tej misy korbowej na paście uszczelniającej. Tylko dobrej paście. Może być to Dirko, może być to Victor, może być to inna jakaś profesjonalna pasta, która będzie nam wytrzymywała wysokie temperatury, czyli około 300 stopni lub więcej i oczywiście działanie paliwa i oleju. Bo w innym przypadku, jeśli użyjemy byle jakiego silikonu czy tej pasty uszczelniającej, to bardzo szybko nam się to rozszczelni. Żeby ten łącznik cały tutaj poskładać, potrzebujemy ten element, który zaciskamy na cylindrze, przewód impulsowy, który tutaj w ten sposób wygląda, o którym już mówiłem kilka razy, materiał odnośnie tego łącznika też dopnę gdzieś tutaj w prawym górnym rogu lub na końcu filmu i
Tu tylko powiem, że zwracajcie uwagę sobie na te łączniki po demontażu, bo bardzo często i praktycznie w każdym modelu przecierają się w tym samym miejscu. Jeśli tu będziemy mieć dziurę, pęknięcie, będzie nieszczelność, będą problemy z poprawną pracą silnika. Oprócz tego musimy pamiętać o takim tutaj jeszcze koszyczku, takiej wkładce, która jest wkładana w tym miejscu, ale dopiero w momencie, kiedy złożymy sobie już cały ten łącznik, czyli przeciskamy ten element tak, aby ta dziurka, ten otworek pokrył się z tym krójcem tutaj, żeby tego sobie nie wyłamać. Oczywiście też sobie to sprawdzić, czy to nie jest przytopione, czy to będzie szczelne potem tutaj w cylindrze, bo potem ta guma z tym krójcem wchodzi nam tu w tą dziurkę i to musi być wszystko tutaj szczelne. Tak samo przewód impulsowy, który tutaj jest. Właśnie to jest też przewód, który prowadzi nam impuls od tego otworka przez ten króciec tutaj właśnie tędy. O, w to miejsce i to steruje pracą gaźnika. Także dosyć istotny element, który może nam przysporzyć też kilku problemów potem w poprawnym działaniu naszej pilarki. Okej, ja to sobie będę ogarniał. Tu jeszcze tylko wspomnę, taka blaszka, jeśli wam wypadnie, będziecie się zastanawiać, gdzie to było i po co to jest. To jest nic innego jak, jakby tak powiedzieć, zmasowanie tej pilarki. Czyli w tym miejscu to wkładamy, o tu widzimy, jest taki element, o to tak ma wyglądać, o. Tu przychodzi cewka zapłonowa, rdzeń cewki dotyka tej blaszki, ta blaszka styka się ze śrubą mocującą cylinder. Także zamyka nam obwód i w momencie, kiedy chcemy sobie zgasić tym czerwonym przyciskiem, to zakłócamy iskrę, silnik gaśnie. Dlatego bardzo ważny element, jeśli byście tego zapomnieli, to prawdopodobnie pilarka wam odpali, ale jej nie zgasicie. Ok. To mam przygotowane śrubki. Te długie, takie z tym, takim stożkiem, takie ciekawe, na drobny gwint. To są śruby mocujące właśnie nasz cylinder. To są śruby dłuższe, mocujące gaźnik. Te to są śruby, które mocują nam już poszczególne elementy, czyli jakieś amortyzatory, obudowy, plastiki. Dłuższe, mniejszej średnicy, ale też długie śrubki to są śrubki. O, tutaj coś nie wyczyściłem, coś mi umknęło. Do czyszczenia jeszcze pójdzie. To są śrubki cewki zapłonowej, gumowe amortyzatory. Tutaj mamy pompkę oleju wyczyszczoną i przygotowaną do montażu, bo tutaj się nic nie dzieje. Będziemy sobie też montować takie elementy, takie blaszki. Są to elementy naszego cylindra. O, tutaj jeśli sobie zauważycie, że macie takie wycięcia. O, ja wam to pokażę, jak to wygląda. O, w tym miejscu. I to razem dociskamy do naszego uszczelniacza. Cylinder przykręcony. Łącznik założony, tak jak wspominałem, warto go sobie założyć wcześniej, przed montażem tego cylindra. I teraz tak, pokazywałem takie blaszki, które są w cylindrze nad tym uszczelniaczem i montaż bału z uszczelniaczami dobrze jest zrobić w ten sposób, że odwracamy sobie ten cylinder do góry nogami. Wpierw wsuwamy tłok i przy okazji właśnie widzimy, czy te blaszki nam nie wypadły, czy osadzając te łożyska nie zruszymy sobie tych blaszek i nie będzie jakichś komplikacji potem z pracą tego silnika. Dopiero wtedy osadzamy to sobie wszystko razem już w tym karterze i skręcamy. Wspominałem o paści uszczelniającej. W tym momencie jest troszeczkę ona wyciśnięta spod tego cylindra. Jeśli chcecie sobie to zostawić, nie przeszkadza wam to, to tak może zostać, nic się nie dzieje. Jeśli chcecie mieć to estetycznie wykończone, chcecie się pozbyć tego silikonu, to zaczekajcie z takim dalszym montażem około 2-3-4 godzin, aż ten silikon troszeczkę zwiąże, silikon, pasta uszczelniająca zwiąże
I wtedy bardzo fajnie można śrubokrętem strącić te wszystkie farfocle elegancko, jakby tak powiedzmy odłamać, one już zwiążą, będą twardsze, nie będzie się nam rozmazywał po tych plastikach, po cylindrze. Ja sobie teraz przykręcę tłumiczek. Najpierw idzie osłona termiczna w ten sposób, tym zakrzywieniem w kierunku koła magnesowego, potem idzie uszczelka i dopiero idzie tłumiczek. W ten sposób. I przekręcamy go tymi długimi szpilkami. Ja to sobie zrobię. Przy okazji będę sobie przygotowywał powoli. A właśnie. Bo już chciałem iść krok dalej, a tutaj jeszcze mi elementy zostały. Ta tulejka taka ażurowa to idzie tutaj wewnątrz tego łączniczka. O tym nie zapomnijcie, bo widzicie, ja już chciałem iść dalej i o, to ma być tu w tym miejscu. Ok. I przygotuję sobie pewnie już gaźnik do montażu. Z kołem magnesowym i stewką zaczekam, aż silikon troszeczkę mi obeschnie. Wtedy sobie to wytrę i zajmę się też montażem tych elementów. Jeszcze jeden ważny element. Zawór dekompresyjny. Czyli taki tak zwany odprężnik, on tu został wymyty, pod tym grzybkiem dobrze jest sobie szczotką drucianą wyszurować, jeśli jest jakiś nagar, wyczyścić, aby nie było sytuacji, że po odpaleniu kompresja czy ciśnienie w tym silniku w cylindrze odepchnie nam ten grzybek, a on się nam nie zamknie do końca, będzie nam uciekać kompresja i w tym samym będziemy mieć stratę w mocy silnika, też mogą być problemy z odpaleniem, także to też jest dobrze, albo założyć podkładkę miedzianą albo na paści uszczelniającej i wkręcamy to sobie. Wkręcamy sobie w tym miejscu nasadka 13, o tutaj jest dziurka na ten odprężnik, to też dobrze jest to wszystko dobrze wydrapać, wyczyścić, żeby tam w środku też nie było jakiegoś nagaru. Czegoś, co po tym, po wciśnięciu tego grzybka może nam gdzieś tam, nie wiem, wpaść do cylindra. Właśnie przykręciłem sobie cewkę zapłonową. Do ustalenia przerwy cewki zapłonowej wykorzystujemy sobie szczelinomierz lub inny jakiś przymiar. Chodzi o to, aby ustawić przerwę pomiędzy kołem magnesowym a rdzeniem cewki zapłonowej. W tym przypadku ustawiłem sobie 0,20 mm. Może być to wartość 0,25, a nawet 0,30. Generalnie taką informację znajdziemy w każdej serwisówce, każdej instrukcji obsługi, jaką tą przerwę producent nam zaleca. Oczywiście im ta przerwa będzie mniejsza, tym lepsza będzie iskra. Czasami jeśli ta przerwa jest zbyt duża, może być problem z iskrą. Obracamy kołem magnesowym, żeby zobaczyć, czy nic tu nam nie ociera. Przykręcając tutaj tą śrubkę, pamiętajmy o tym, żeby jeden z przewodów był pod tą śrubką, ten z taką blaszką owalną, a ten niebieski przewód z tutaj tą wsuwką wkładamy tutaj. Gaździczek, jak widzicie, jest przykręcony. Został umyty, wyczyszczony. Tutaj był problem z jedną z dysz, bo była nie z dysz, tylko śrubką tą regulacyjną. Był problem, bo była lekko wykrzywiona. Udało mi się ją naprostować. No, byłem przygotowany na to, że jeśli nie uda się, to wymienię ją po prostu na inną, którą miałem. Akurat nie z podobnego gaźnika. Cięgno gazu podpięte. Koła magnesowe przykręcone. Możemy już zamontować zbiornik paliwa tu z amortyzatorem. Przewód paliwowy został sprawdzony i możemy podpinać. Przewód paliwowy przeciągamy sobie tutaj wewnątrz. Jest taka dziurka. O, w tym miejscu tutaj to jest miejsce na przewód paliwowy. Rączka z tym zbiornikiem zamontowana. Amortyzatory osadzone, dwie sztuki takich gumowych. Tu jest sprężyna i sprężyna znajduje się też w tym miejscu. Tutaj
odkręcając tą śrubkę, możemy się kluczem tylko długim takim imbusowym dostać do śrubki, którą jest ona przykręcona do tego zbiornika paliwa. Przewód paliwowy przełożony. Jeśli macie problem z przełożeniem takiego przewodu przez taki mały otworek, to dobrze jest sobie go uciąć tak pod skosem, tak jak w tym momencie. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. No ucinamy go o, w ten sposób. Oryginalnie też te przewody tak przychodzą do montażu. Jeśli kupujemy oryginalny przewód, jest tak docięty, to ułatwia nam przełożenie go przez taki ciasny otwór lub też przez otwór w zbiorniku paliwa. Potem przed montażem do gaźnika należy to sobie wyrównać, czyli docinamy na równo i możemy już taki przewód założyć. Zanim to założymy, to musimy założyć naszą pompkę. Istotna rzecz. O. Nasza pompka oleju. Musimy zwrócić uwagę, żeby ona to dobrze osiadła, żeby nam ten olej potem podawała. Teraz możemy założyć tą blaszkę. No i to sobie skręcamy. Nie za mocno, żeby nie poprzeciągać tych śrubek. Napęd pompki, tak jak widzicie, jest to taki plastikowy taki grzybek ze sprężynką metalową. Dobrze jest sobie sprawdzić, czy też on będzie nam jakoś w sposób napędzał tą pompkę, czyli to dopiero po odpaleniu zobaczymy, czy nam poda olej. No i jeśli mamy te elementy, no to lecimy sobie już z kolejnymi elementami, czyli łożysko igiełkowe. W tym momencie dobrze jest sobie je nasmarować. Łożysko igiełkowe przesmarowane, montujemy bęben sprzęgła razem z zębatką pływającą. Ta zębatka, jeśli jest zniszczona, to ją wymieniamy. Ta zębatka już była wymieniana, no ale na razie ją zostawimy. Tak jak mówię, to jest taki bieda remont. Jeśli będzie naprawdę konieczność wymiany tego, to będziemy wymieniać. Samo sprzęgło. Nie ma jakichś większych luzów, także możemy śmiało zamontować. Przykręcamy je w sposób odwrotny do ruchów wskazówek zegara. W ten sposób. I dokręcamy, blokując tłok w cylindrze, dokręcamy sobie sprzęgło, co za chwilkę zrobię. I generalnie mamy do przykręcenia jeszcze uchwyt, czyli ten kabłon, który tu idzie, tu jest mocowany i do naszego cylindra, do tej sprężynki i pod tłumikiem, od tamtej strony, tu pod karterem. I zostanie nam osłona sprzęgła. No w tym momencie tu już mamy ten plastik przykręcony, więc możemy też już, o, widzimy, jak są przewody poprowadzone tutaj. Dobrze jest sobie te przewody przeglądać pod kątem przetarć, żeby gdzieś nie stykały się z sobą przetarte przewody, bo będą robić nam zwarcie i to też nam może uniemożliwić uruchomienie pilarki. Przeglądamy sobie tutaj szarpak, sprężynę, jak to pracuje wszystko, czy tutaj się nic nie dzieje, nic tam się nie wyciera i możemy montować. O, tak. Piła poskręcana. Przy okazji wyczyściłem prowadnicę, pościnałem tutaj te krawędzie, które powstają w trakcie eksploatacji. Łańcuch, który się przesuwa po prowadnicy, on ją rozbija i tworzy się taka warga na tej prowadnicy. To należy sobie szlifować, bo to będzie przeszkadzało w poprawnym cięciu, w równym cięciu w kłodzie w drzewie. Także na takie rzeczy trzeba sobie zwracać uwagę. Oczywiście wszystkie otworki, które służą do smarowania tej prowadnicy i zaciągania oleju przez łańcuch, zostały też wyczyszczone, wydmuchane. Prowadnica została nasmarowana. Pilarka jest już po wstępnym odpaleniu i wstępnej regulacji.
W tym gaźniku nie były wymienione membrany jeszcze, bo mi nie doszły. Dlatego to jeszcze jest na starych membrankach. Może być troszeczkę jeszcze pewnych jakichś tam zachwień, jeśli chodzi o te obroty tej pracy tej, i pracy tej pilarki. Ale zobaczcie sami, jak to w tej chwili wygląda. Także wymiana tych membran, jeszcze lekka regulacja gaźnika i myślę, że można by to jeszcze dopieścić bardziej, bo słyszeliście, że ona przy zejściu z obrotów troszeczkę to obroty jeszcze utrzymuje. Także gdzieś to paliwa, gdzieś tego paliwa więcej dostaje. Także to tyle, jeśli chodzi o Husqvarna 345. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej. Cześć.